Piątek, 15 grudnia. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Ma tylko 750 metrów długości i będzie tu jeździł tylko jeden tramwaj. Ale mimo to nowa linia wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach to historyczne wydarzenie. Po kilkudziesięciu latach przerwy w końcu wybudowano w stolicy województwa nową infrastrukturę dla tramwajów. Pierwsi pasażerowie przejadą krótkim łącznikiem już za kilka dni. Łukasz Kądziołka. Pierwsze testy nowej linii tramwajowej w Katowicach. Przejazd będzie trwał krótko, bo sama linia też jest krótka. Na łącznik pomiędzy ulicami Gliwicką i Chorzowską składa się 1500 metrów toru pojedynczego, 6 rozjazdów, 12 zwrotnic i 2 przystanki. 76 lat minęło od momentu oddania nowej linii tramwajowej w Katowicach. To jest rok 1947, kiedy to przedłużono linię tramwajową, obecną 16. Niektóre osoby uważają, że taki łącznik wiele do komunikacji miejskiej nie wniesie. Jednak tramwaje śląskie zyskają nowe możliwości prowadzenia ruchu. Jeśli chodzi o sytuacje awaryjne, na przykład w ścisłym centrum Katowic. Obecnie w momencie usterki lub wstrzymania kursów z powodu różnych wydarzeń ruch tramwajów w centrum Katowic może być sparaliżowany. Śląska sieć bardzo cierpi na brak objazdu. Jeśli tramwaj by się zepsuł na osi Rynek Rondo, to w zasadzie stoją całe Katowice. Stać dłużej będą kierowcy, bo przeprowadzenie linii tramwajowej przez ulicę Chorzowską i nad drogową trasą średnicową sprawiło, że pojawiły się dodatkowe światła. Kierowcy nie muszą się tak bardzo obawiać, bo te pierwsze światła, które są przeznaczone właśnie do tego, aby tramwaj mógł w sposób bezpieczny przejechać, będą działały i włączały się tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy tramwaj już będzie w pobliżu. Już dzisiaj sygnalizacja działała tak, jak będzie funkcjonowała po uruchomieniu regularnych połączeń. Na razie przez ulicę Grundmana przejedzie jedna linia tramwajowa. Na razie nasze plany dotyczą linii tramwajowej 25. Co będzie w przyszłości, pokaże tak naprawdę rzeczywistość. Jeśli chodzi o linię tramwajową 25, to zakładamy, że te tramwaje w obydwu kierunkach będą kursować co kilkanaście minut. Zamiast do Placu Wolności linia numer 25 będzie dojeżdżać do Stadionu Śląskiego. Pierwszy kurs zaplanowano za kilka dni, 22 grudnia. Katastrofa budowlana w bytomskim Bobrku. Wskutek zawalenia się kamienicy kilka rodzin musiało opuścić swoje mieszkania. Miasto zapewniło pomoc, tymczasowy lokum w hostelu i zadeklarowało, że do świąt wszyscy otrzymają lokale zastępcze. Mieszkańcy nie chcą jednak mieszkać w hostelu w kilka rodzin, bo jak mówią, nie ma tam dobrych warunków. Fatima Orlińska. Na zabranie swoich rzeczy, i to wyłącznie tych najpotrzebniejszych, mieli tylko godzinę. W czwartek mieszkańcy kamienicy przy ulicy Konstytucji w Bytomiu musieli opuścić swoje mieszkania. W piątek czekali od wczesnych godzin porannych do południa, by móc cokolwiek zabrać. Mieszkańcy parteru mogli wejść tylko przez okno, ponieważ budynek został wyłączony z użytkowania przez nadzór budowlany. Jesteśmy w takim położeniu, że po prostu noc ojciec spędził w tym hostelu, po prostu gdzie już nie chce więcej tam iść, po prostu, ponieważ są bardzo złe warunki. Mówi, że chyba najprawdopodobniej tam są pluskwy czy coś takiego, nie? Jakieś robactwo w każdym bądź razie. No co jeszcze mogę powiedzieć? No, od wczoraj, gdy to się stało, miasto zareagowało tak, zareagowało po prostu. No, rano mieli udostępnić, żeby pobrać rzeczy. Do tej godziny musieliśmy czekać, żeby to wszystko pobrać. Weźmieli no jakieś ubrania, jakieś jedzenie. Jest okres świąteczny, ludzie. Pamiętajcie o tym, że każdy ma już lodówkę zapełnioną. Szpiżarnie, każdy już przygotowywał się do gotowania, do wszystkich rzeczy. I co teraz z tym wszystkim się stanie? A miasto mówi, że oni już mają lokale zastępcze i na święta dostaną. Jakie dostaną lokale zastępcze? Pokój z kuchnią? Nie wiem, hostel, żeby wspólnie gotować, nie wiem, z następnymi 50 innymi rodzinami? Mieszkańcy podkreślają, że miasto zadeklarowało pomoc, ale z hostelu korzystać nie chcą. Miasto zapewnia, że lokatorzy nie zostali pozostawieni sami sobie i może
możliwie najszybciej otrzymają lokale tymczasowe. Bytomskie mieszkania, nie czekając na decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, już rozpoczęły poszukiwanie lokali przejściowych dla tych mieszkańców. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ta sytuacja jest bardzo trudna ze względu też na okres nadchodzących świąt. Wiemy, że nikt nie chce spędzać tych świąt w hostelu, każdy chciałby spędzić je w domu. Mieszkańcy mogą również szukać na rynku lokali przejściowych. Wówczas bytomskie mieszkania zawierają umowę najmu takiego lokalu i zapewniają ten lokal mieszkańcowi. Jednocześnie miasto tłumaczy, że długi czas oczekiwania na możliwość wejścia po rzeczy wynikał z czynności, jakie na miejscu prowadziły służby i inspektor nadzoru, który podjął decyzję o wyłączeniu całej kamienicy z użytkowania. Łącznie ewakuowano mieszkańców z 4 lokali. Na miejscu okazało się, że doszło do zawalenia fragmentu ściany pustostanu 3-piętrowej kamienicy. Na miejscu pracowały służby policji, straży pożarnej i powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Z sąsiedniego budynku ewakuowano 6 osób. Zabezpieczono teren zdarzenia. Na dzień dzisiejszy planowane są dalsze czynności z udziałem biegłego z zakresu budownictwa. Jak po południu poinformował bytomski urząd, dziś zapadła decyzja o wyburzeniu obu części kamienicy. Prace będą mogły ruszyć w przyszłym tygodniu. Często jedna chwilowa, nieprzemyślana decyzja człowieka to długotrwałe cierpienie zwierzęcia. Przygarnięty, a potem porzucony pies czy kot doświadczają traumy, która bywa przeszkodą w późniejszej adopcji. Dlatego ci, którzy zapewniają zwierzętom dom tymczasowy, wstrzymują adopcję na przedświąteczny czas. Fatima Orlińska. Katowickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wstrzymuje adopcję zwierząt aż do stycznia. Jak mówią wolontariusze, okres od końca listopada do początku kolejnego roku jest dla zwierząt fundacyjnych najgorszy w całym roku. Każdego tygodnia tozy podejmują nawet kilkanaście interwencji. Zwierzęta odbierane nieodpowiedzialnym właścicielom nie potrzebują dodatkowych traum wynikających z chwilowych przedświątecznych zachcianek. Niestety bardzo często te prezenty okazują się nietrafione, bo ktoś nie ma środków pieniężnych na to, żeby utrzymać takiego zwierzaka. Bardzo często to się wiąże z dużą gdzieś tam odpowiedzialnością, no i też wydatkami finansowymi, na przykład na weterynarza. Jest to też bardzo czasochłonne, no i tak po jakimś czasie okazuje się, że prezent jest nietrafiony i później w najlepszym przypadku zwierzęta wracają do nas z powrotem, w najgorszym wypadku zdarzają się albo tragedie, albo zwierzęta są gdzieś wyrzucane, porzucane w lasach, w kartonach. I jak się okazuje, z podobnego założenia wychodzi większość fundacji, stowarzyszeń, ale również miejskie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jedyne adopcje, które w przedświątecznym czasie mogą być realizowane, to te, które są finalizowane, a nowi opiekunowie schronisko odwiedzają od wielu tygodni. Procedura adopcyjna powoduje, że decyzja jest przemyślana. Pan Kowalski wybiera psa, dzwoni, umawia się z opiekunem na konkretny dzień i godziny, spotykają się pod schroniskiem, opiekun idzie po swojego pieska, wyprowadza psa na spacer i już sobie potem razem z nową osobą, która jest zainteresowana adopcją, idą na spacer. Jest okazja poznać, jakie są warunki oferowane przez tą nową rodzinę adopcyjną, ile jest ludzi w domu, mieszkańców, czy to jest na piętrze, czy to jest na parterze i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te informacje, które mogą się przyczynić do tego, że to zwierzę nigdy już do schroniska nie wróci. Jeśli ktoś jest przekonany, że da sobie radę z opieką nad psem czy kotem, to kilka tygodni może poczekać. Zamiast świątecznego będzie mógł sobie zrobić prezent noworoczny. Czy roboty zastąpią ludzi w pracy? To pytanie, na które odpowiedź nie brzmi już tak lub nie, a jedynie kiedy i w jakim zakresie. W Politechnice Śląskiej otwarto w piątek laboratorium autonomicznych robotów mobilnych. Co to takiego i do czego służy? O tym Paweł Jędrusik. Autonomiczny to dość popularne w ostatnich latach słowo, najczęściej używane w kontekście różnego rodzaju pojazdów, ale również roboty mogą być autonomiczne. Studenci Politechniki Śląskiej będą uczyć się, jak takie roboty projektować, żeby w przyszłości pomagały ludziom w pracy. Te stanowisko technik bezpieczeństwa, tutaj można się właśnie dowiedzieć, jak mniej więcej działają takie znajdujące stosowanie w systemach bezpieczeństwa, na zakładach, sterowniki właśnie bezpieczeństwa, jak i różne inne urządzenia typu właśnie to jest skaner widoczny, tutaj są wyłączniki krańcowe i także awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa. Sala wykładowa, która znajduje się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, ma kilka stanowisk. Jest też w niej robot autonomiczny. Widzimy konieczność wśród inżynierów zajmujących się automatyką rozumienia, jak interakcje z tego typu pojazdami programować, tworzyć, jak się w tym znajdować. Każde ze stanowisk zajmuje się odrębną kwestią. Studenci będą się uczyć nie tylko, jak projektować samodziałające pojazdy. Jesteśmy przy stanowisku, gdzie będziemy studentów uczyli technik napędowych. Każdy z tych pojazdów
potrzebuje napędu. To współcześnie zazwyczaj napędy elektryczne, więc silniki elektryczne, do tego dochodzą ogniwa baterii. Jeśli ktoś myśli, że autonomiczne pojazdy na przykład w halach produkcyjnych czy szpitalach to daleka przyszłość, jest w błędzie. To już się dzieje. Roboty mobilne to teraźniejszość w zakładach pracy. Studenci będą mogli tutaj poznać przede wszystkim, jak ten system i usługa z tym związana, bo to aż tak daleko zaszło, funkcjonuje, poznać poszczególne komponenty. Roboty umieją już prawie wszystko, prawie, bo jednak do ich zaprogramowania jeszcze potrzebny jest człowiek. Nowe obowiązki i wyzwania dla diagnostów laboratoryjnych, liczenie kosztów związanych z pandemią COVID-19, a także symptomy zagrożenia i powikłania w sepsie. Specjaliści z całego kraju spotkali się w Chorzowie na seminarium Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Organizatorem wydarzenia była Akademia Śląska. Magda Sincewicz. Zainteresowaliśmy się tematem, jest to temat bardzo, bardzo złożony i trudny, jednakże może dotknąć każdego z nas i każdego członka rodziny bez względu na to, czy to jest osoba dorosła, czy to jest dziecko. Na zaproszenie Akademii Śląskiej już po raz kolejny przyjeżdżam tutaj z takim wykładem dotyczącym sepsy, ale widzianej okiem pacjenta i jego rodziny. Mamy w tej chwili jako też organizacja bardzo duże plany na 2024 rok związane z tą chorobą, ponieważ uważamy, że czas najwyższy w Polsce zacząć mówić o sepsie, ale od drugiej strony. To, co my możemy z naszej strony zrobić, to taka odpowiedzialność za to, aby myć ręce, dezynfekować ręce, unikać antybiotykoterapii w sytuacjach, w których sami wiemy, że jest to nieodpowiednie lub lekarz nam mówi, że jest to nieodpowiednie, ponieważ w tej chwili musimy przede wszystkim zwalczać bakterie oporne na antybiotyki, tak abyśmy mieli oręże w walce z zakażeniem, kiedy ono się już pojawi. Nowe murale przypominają o przemysłowej historii Chorzowa. Pomysł jednego z mieszkańców został przelany na ściany. Przy okazji poszukiwań malunków można lepiej poznać miasto, którego znakiem rozpoznawczym był jeszcze niedawno las hutniczych kominów. Łukasz Kądziołka. Miasto z ognia, tak dzisiaj reklamuje się Chorzów. Wkrótce będzie można zwiedzać miasto idąc wyznaczonym szlakiem. Dzisiaj ostatni z czterech murali został oficjalnie odebrany. Nie mogło zabraknąć charakterystycznych elementów, szyn, tramwaju i kominy, które w tej panoramie, w krajobrazie miasta, no praktycznie w każdym miejscu w Chorzowie, gdzie by człowiek nie stanął przed laty, no to był taki element niezbywalny. Rytm życia jeszcze nie tak dawno wyznaczały tu zegary w zakładach przemysłowych. Teraz o tym dziedzictwie przypominają prace w czterech różnych lokalizacjach. Zwiedzać Chorzów będzie można ze słuchawkami w uszach. Na stronie, poza zobaczeniem animacji, dodatkowego materiału ikonograficznego, wysłuchać też podcastów, w których opowiadamy ustami doktora Jacka Kurka o kontekstach właśnie historycznych związanych z miejscami, w których zlokalizowane są między innymi murale, więc to jest doskonały sposób na takie alternatywne poznawanie historii miasta. Szlak śladem dwóch hut obejmować będzie 8 punktów na mapie Chorzowa. Trasa i nagrania będą dostępne na stronie Muzeum Hutnictwa. Premiera w najbliższych dniach. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.